Fabryka Sztuk zaprosiła na finisaż. Po 3 latach żegnamy się z wystawą ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek. Fabryka Sztuk od 3 lat zapraszała do siebie na interdyscyplinarną wystawę o 2 wielkich postaciach, zaprzyjaźnionych ze sobą humanistach, którzy wywarli wpływ na dotychczasowe postrzeganie świata. Wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika i Aleksandra Skulteta, urodzonego w Tczewie kartografa i historyka, doktora prawa, autora dzieła Chronografia Świata. Dwukondygnacyjna ekspozycja jest połączeniem tradycji z nowoczesnością. Jest opowieścią nie tylko o Skultecie i Koperniku, przedstawia historię Tczewa oraz epok z przełomu średniowiecza i odrodzenia. Kolejnym bohaterem wystawy jest kosmos. Jemu poświęcono 2 część, w której pokazano za pomocą projekcji 3D główne założenia układu geocentrycznego. Z kolei w celu prezentacji układu heliocentrycznego zbudowano makietę z ruchomymi planetami i przygotowano projekcję multimedialną opowiadającą o wszechświecie. Podczas finisażu na dziedzińcu Fabryki Sztuk nadszedł moment na podsumowanie wystawienniczego sukcesu, jak i podziękowanie wszystkim, którzy się do niego przyczynili. Uczynili to dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska oraz twórca i komisarz wystawy Józef Ziółkowski, który osobiście oprowadził gości. Żegnamy dzisiaj wystawę ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek, która oficjalne otwarcie miała miejsce dokładnie 3 lata temu, 7 września 2020 roku. Ale wystawa prezentowana była w czasie trwającej 2 lata pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń. Po pierwszym lockdownie mogliśmy otworzyć Fabrykę Sztuk oczywiście w reżimie sanitarnym i czekaliśmy na tego pierwszego gościa. Pamiętam, że z wyczekiwaniem zastanawiałam się, czy w ogóle ktoś przyjdzie, ale kilkanaście minut po otwarciu drzwi przyszedł on pierwszy, turysta z Litwy. 14 lipca pierwsze oprowadzanie z udziałem dzieci. Nieodłącznym elementem były maski, przyłbice i rękawiczki jednorazowe, a potem były oprowadzania. Pracownicy wcielali się w rolę Mieszczki, Flisaka czy siostry Skulteta. Animatorzy promowali wystawę w strojach kosmicznych w przedszkolach. Edukatorzy przeprowadzali warsztaty, opracowywali konkursy, questy. Były 2 noce muzeów, które tematycznie związane były z wystawą. Ubiegłoroczna, astronomiczna i tegoroczna noc z królową Boną. Wystawę obejrzało 23 200 osób. Tczewian i turystów, polskich i zagranicznych, dzieci i seniorów, osób indywidualnych i grupy zorganizowane z przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, biur podróży. Myślę, że to jest duży sukces. Duży sukces. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję moim współpracownikom, bo to dzięki ich ogromnej pracy najpierw wystawa powstała, ale przez te ponad 3 lata była ogromna praca, aby ludzie przychodzili, przyszli i zwiedzili tę wystawę. No i dzisiaj ją zamykamy, ale naturalnie największe podziękowania dla autora, pomysłodawcy, producenta, twórcy wystawy, Józefa Ziółkowskiego. Nie jest to taka stricte wystawa muzealna, dlatego że w wystawach muzealnych zazwyczaj 100% to są eksponaty muzealne, które znajdują się na wystawie. U nas tych eksponatów jest zaledwie 10% całości wystawy. Reszta to jest pewnego rodzaju stworzone z teatrum na potrzeby historii w Tczewie, no bo w inny sposób nie można było tego pokazać. Stąd bardzo duże zaangażowanie osób i z Fabryki Sztuk, ale także osób zewnętrznych. Niektóre miejsca były budowane w sposób bardzo skomplikowany, rozwijały się. Dzięki 2 inżynierom udało się zbudować bardzo dobre urządzenie, które przez kilka lat funkcjonowało i które cieszyło jakby odwiedzających. Mamy na tej wystawie też sporo wątków historycznych dotyczących pobytu krzyżaków w Tczewie, prób zdobywania Tczewa. Mamy wątki dotyczące historii życia Aleksandra Skulteta, Mikołaja Kopernika, one się przeplatały. Pisząc ten scenariusz czy przygotowując, starałem się zestawić te 2 osoby. Są też multimedia, które jakby wzbogacają i tu do multimediów potrzeba było bardzo dużo filmów, prawie 10 filmów. Te filmy nakręcaliśmy w Tykocinie pod Białymstokiem,
pod Grunwaldem, w Gniewie. Uczestniczyło tu wielu rekonstruktorów i z tych rekonstruktorów pan Andrzej Mańkowski, reżyser, który dawno, dawno temu uczestniczył w festiwalu zdarzenia, którego znałem, stworzył bardzo dobre filmy, które jakby dopełniają tej wiedzy, która jest zawarta na planszach i tworzą pewien rodzaj nastroju na wystawie.